Pandemia koronawirusa to dla wszystkich trudny i niebezpieczny czas. Coraz większe rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce mobilizuje do przestrzegania bardziej niż dotychczas zasad bezpieczeństwa. Ważne jest również zachowanie i stosowanie środków ochrony osobistej, a tych właśnie jest obecnie deficyt. Caritas diecezji sandomierskiej przekazała dziś jednostce Wojsk Obrony Terytorialnej w Sandomierzu 300 maseczek ochronnych z atestem oraz 100 sztuk jednorazowych rękawiczek. Ksiądz Bogusław Pitucha podkreślił, że sandomierska Caritas na co dzień współpracuje z żołnierzami WOT w czasie pandemii koronawirusa, dlatego właśnie postawił na taki niezbędny dziś sposób pomocy. Caritas diecezji sandomierskiej współpracuje z wojskami terytorialnymi, zwłaszcza przy przekazywaniu żywności dla osób przybywających w kwarantannie, ale również i też dla osób starszych, samotnych. Wiemy, że jest szczególny czas epidemiologiczny, gdzie musimy zadbać o szczególne warunki ostrożności. Musimy chronić nie tylko właśnie nasze osoby starsze, samotne, które potrzebują pomocy, ale też kto taką pomoc świadczy. Dlatego dzisiaj niezbędnym asortymentem są maseczki i rękawiczki. I dlatego, żeby ta pomoc była świadczona dalej, mogła być przekazywana, chcemy właśnie wyposażyć wojska terytorialne w niezbędny właśnie sprzęt, jakim dzisiaj są maseczki i też rękawiczki. Pomoc terytorialsów, zwłaszcza teraz, jest bardzo widoczna i potrzebna, szczególnie potrzebują jej osoby starsze i chore. Dowódca 102 Batalionu Piechoty Lekkiej w Sandomierzu podziękował za okazane wsparcie i pomoc w zaopatrzeniu niezbędnymi środkami terytorialsów. Przede wszystkim chciałbym podziękować księdzu dyrektorowi za tą pomoc, ponieważ nasz zakres działań się rozszerza. Niesiemy aktywnie pomoc naszym mieszkańcom, wspieramy osoby starsze, naszych kombatantów. Oczywiście taki asortyment nam przełożony zabezpieczył, natomiast on się bardzo szybko wyczerpuje. Jak choćby w szpitalu, gdzie również pełnimy służbę w zakresie doraźnego pomiaru temperatury zarówno interesantom, jak i personelowi medycznemu. Używamy ich mniej więcej 30 dziennie, także one bardzo szybko ubywają. Także bardzo się cieszę, ponieważ będziemy mogli mieć skutecznie pomoc naszej lokalnej ludności. Jak przyznaje dyrektor Caritas diecezji sandomierskiej, organizacja planuje kolejne zakupy najpotrzebniejszych teraz środków. Kolejna transza maseczek i rękawiczek trafi nie tylko do rąk żołnierzy WOT, ale również zostanie przekazana do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.